Czyli tak jak wcześniej już tłumaczyłem, pokażemy to wszystko w praktyce. Będziemy bardzo się streszczać, szanujemy wasz czas, nasz również. Pierwsze to rozgrzewkowe ćwiczonko. Prowadzicie wszyscy piłę na sygnał. Przysiad, zamieniamy się w partnera, wyprowadzamy na zewnątrz. Okay? Ostatnie dwa przysiady. Już ruszamy, prowadzimy. To co powiedziałem, czas, każdy sobie będzie pracował jak będzie chciał, my przechodzimy, żeby pokazać jak najwięcej. Chłopaki piły zostają, tutaj w parach jesteśmy, w tych małych brameczkach, tak jak mówiłem wcześniej, półmetrowe odległości. Tam był ostatni remis. Nie trzymamy tego za długo. Wiadomo, że staramy się pracować bardziej nad siłą dynamiczną, więc nie wchodzimy w jakieś dłuższe okresy pracy. Co jest? Przygotować się. Nisko na nogach. Uwaga. Hop! Dawaj, 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 dawaj. Łapa, łapa. Łapa, kto wygrał. Ja muszę widzieć, kto wygrał. Okej. Okay. I jesteśmy bokiem, twarzą do mnie. Nisko na nogach. Pamiętamy, dwie nogi muszą przejść za linię, żeby przepchnąć przeciwnika. Uwaga, hop, dawaj, 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 mocno, 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 Szymek. Łapa do góry, kto wygrał, brawo Szymek. Zamieniamy się twarzą do mnie, druga strona. Brawo Olo. Przygotować się. Hop, dawaj, 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 mocno, mocno, mocno. Brawo Hubert, mocno, mocno, niżej na nogach. Okej, okay. Znowu cię Szymek przepchnął. Coś dzisiaj bez formy. Ostatni raz, zamieniamy. Dawaj, dawaj, nisko na nogach. Mocno się oprzeć, ale najpierw się oprzeć. Nie za nisko też Hubert. Naturalna pozycja piłkarska. Hop! Dawaj, 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 dawaj. Mocno, 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 mocno. Mocno. Mocno Seba. Okej. Okay. I ostatni raz. Twarzą znowu do mnie. Twarzą, twarzą. Hop! Dawaj, dawaj, brawo Szymek. Okej. Okay. Wracamy w kwadrat. Krystian jest wyspiły. Teraz te zabawy. Zaczynamy od wybijanki, gdzie dwie osoby nie mają piłek. Dwie, nie znaczy się mniej, a więc dwie. Pamiętam, jeżeli wybiłem piłkę, biegnę za nią, wracam do gry. Ten, kto stracił, staje się osobą wybijającą. Tylko w żółtym polu. Start, ruszamy. Zastawiamy piłkę. Chłopaki, utrzymujemy się na piłce. Utrzymujemy się przy piłce. Nisko na nogach. Nie, nie. Olo straciłem. Daj Martin odpływę. Martin raczej. Okej, mamy. Teraz tylko. Już kolejna. Gra teraz zespołowo wybijamy, czyli. Czerwony ma pił, niebieski oddaje piłki. Niebieski na moją linię. Niebieski na moją linię. Pierwszy sygnał prowadzimy, drugi sygnał wpadają niebieski i odbijają piłki. O, już prowadzimy, prowadzimy. Duży kierunek, zobaczcie, armię gumy. O, dawaj, 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 gaz, gaz, gaz. Siedem sekund. Siedem sekund to jest czas jednego zespołu. Oczywiście będzie rewanż, czyli zamieniamy się. Rolami. Dawaj, dawaj, dawaj. Hop, prowadzimy. Duży kierunek, musimy być dalej od nich. Odbieramy. Momentalnie 4 sekundy czas, czyli wygrał zespół czerwony. Przechodzimy do kolejnej gry, gdzie znowu zamieniamy się rolami.
są u czerwonych, ale już jesteśmy dobrani w pary 1 na 1, czyli w rozsypce, Olo, tutaj w placu. W placu 1 na 1 zaczynamy bokiem do siebie. Bokiem do siebie. To jest parowane. Staramy się, wiadomo, przygotowując ten trening, o ile to jest możliwe, dobrać zawodników wzrostem i wagą, żeby gdzieś tam jakiegoś karalucha nie poniewierał jakiś lekki, większy byczek, żeby te w miarę szanse były równe w tej walce fizycznej. I znowu łapiemy czas, kiedy jeden zespół będzie starał się piłkę odbierać. Przygotować się. Hop! Dawaj. Pomagamy. Jeszcze. Stop. 8 sekund to jest czas. Nie zdążyłem przypomnieć, ale mówiłem to na części teoretycznej, że zawodnik, który wygrał swój pojedynek, wybił piłkę, wtedy dopiero zaczyna pomagać pozostałym partnerom zespołu. No i rewanż, już się zamieniamy. Czekamy na sygnał. Uwaga. Mati, czekaj, Mati w pole. Uwaga, hop. Brawo, Szymek, dobrze, dobra próba. No i 4 sekundy wygrał zespół czerwony. Tak jak powiedziałem, skracamy, przechodzimy dalej do kolejnego zestawu ćwiczeń, gdzie już doskonalimy i możemy nauczać w tym pierwszym ćwiczeniu. Oczywiście, kiedy uczymy, dla nas jest to bardzo ważne, żeby zwracać uwagę na szczegóły. Zastawienie piłki, to co mówiłem i zadawałem takie gdzieś tam problemowe pytanie, czy uczymy i czy pokazujemy rzeczywiście tą pracę, jaką ma wykonać zawodnik. Chodźmy tak bliżej. Dalsza noga kontroluje piłę. Noga, która jest bliżej, już daje dystans do piłki, plus, co jest bardzo ważne i bardzo rzadko stosowane, jeszcze ręka dystansuje przeciwnika. Po zmianie ręki oczywiście wykonujemy rotację na tułowiu. Możemy też zastawiać piłkę i też tak utrzymy gdzieś sytuacyjnie, bez kontroli nad piłką, ale wtedy robimy to nisko na nogach, z szeroko ustawionymi rękami. No ja wiadomo, że trzymając mikrofon nie mogę tego postawić na drugiej ręce, ale chodzi nam o to, że nie tracąc kontroli nad piłką, musimy zdystansować się w odległości do piły, bo wiadomo, że między nogami, co możesz mi, Wojtek, zrobić, jeżeli stałbym bliżej, tak? Jeżeli ja bym był źle ustawiony względem piłki. No oczywiście. Chłopcy już to wiedzą, bo już się uczyli, więc teraz to robimy w formie doskonalenia. 6 sekund dajemy im czasu na to, żeby się zastawili przy piłce. Pamiętamy, chłopaki, kto odbiera piłkę, musi wyprowadzić ją na zewnątrz, żeby zapunktować. I tak jak było poprzednio, po 6 sekundach łapkę do góry podnosi zawodnik, któremu się udało utrzymać, bądź udało mu się zabrać piłkę przeciwnikowi. Później zamieniamy rolę. Uwaga. Hop! 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tak jest, ok. Także w polu. Jesteśmy cały czas w polu. Zamieniamy rolę. No, nagle. Możemy. Przygotować się. Uwaga. Hop! 6, 5, 4, 3, 2. Wszyscy stracili piłę. No, panowie. Ze śniadania, Mati, dawaj. Kolejna wersja, tak żeby już powoli skracać. Tam w blokach już czeka pani trener, także myślę, że ucieszy się, że szybciej nam pójdzie. Teraz ta wersja. Teraz już kto pierwszy, ten lepszy, czyli kto wygra piłkę, ten zaczyna tą piłkę zastawiać, stara się przy niej utrzymać. Nie pomagamy sobie rękami. W dowolną stronę może się zawodnik obrócić. W prawo, w lewo. Też wiadomo, tu troszkę cwaniactwa trzeba się wykazać, żeby tą piłkę wygrać. 6, 5, 4, 3, 2, 1. To mała łapa w górę. Muszę widzieć, to punktowa. I jeszcze raz pokażę. Jeszcze raz. No, ale nie masz się dobrej drogi. Dawaj. Przygotować się. Hop! 6, 5, 4, 3, brawo Seba, 2, 1, brawo Seba, super, praca. Nieostraszna wersja, chłopaki, naprost siebie, podajemy wewnętrzną część stopy z pieczy. Tak jak powiedziałem wcześniej, ostatnia wersja, gramy na razie z pierwszej wewnętrznej części stopy. Olo, już graj.
i na sygnał będzie oczywiście zawodnik, który jest bliżej do piły, zastawiał ją. No i idziemy dalej do kolejnej części. Ci, co mają piłę, to co powiedziałem, szczegóły są ważne, czyli w momencie, kiedy przy tej pierwszej wersji tego ćwiczenia odległość mniej więcej tam 3, 2, 2,5 metra. Wiadomo, że jeżeli chcemy utrudniać to ćwiczenie, to zbliżamy tą odległość obrońcy. W momencie podania dopiero doskakuje obrońca. Czyli on musi w dobrym momencie ruszyć, żeby to ćwiczenie dobrze nam zafunkcjonowało. Oni grają 1 na 1. I lecimy. Zmiana jest bardzo prościutka, idziemy za piłą. I tak jak powiedziałem, kolejka jest, że tak powiem, jak za komuny, ale to jest tylko i wyłącznie pokaz. Wiadomo, że tu maksymalnie 3 zawodników powinno być w kolejce, ale tak jak powiedziałem, nie chcę tego robić na 2 zespoły, bo trzeba pilnować, żeby to dobrze wyszło. Szczegóły ważne i dokładność. Moment podania. Graj. Doskę szybciej. Brawo. Zostaw się. Nie odsłaniaj, nie wzywa. Już po akcji. Wzywa, odsłaniasz piłę. Moment podania. Już biegł. Szybciej doskakujemy. Dobrze. Jedną kolejkę obleciliśmy. Przechodzimy teraz na drugą stronę. Teraz już startujemy z obrońcą na plecach, ale nie może wyprzedzać, czyli dopiero gra zaczyna się od momentu, kiedy piłkę napastnik przyjmuje. Tyle czasu ma się utrzymać, ile trwa przebiegnięcie przez drabinkę, jeden krok w kracie i potem kontynuujemy grą 2 na 1. Środek bramki. Nie lepiej, bardzo lepiej.
Dokończ. Chodź, już zmieniamy. Blisko, poczekaj na bardzo. Głębiej i blisko, na wysokości kapturka. Na wysokości kapturka. Y. Trzymaj, szukaj z grania. Krystian, pokaż, co do gry. Brawo, kończ dzień. No i wiadomo, że zamienilibyśmy stronę, oszczędzając czas, przejdziemy już dalej do tej pełnej formy. W tym momencie mamy przeciwnika, zostańcie uwagi. Przeciwnika mamy za plecami, najtrudniejsza forma dla nich, ponieważ wymuszamy to, co mówiłem na teorii. Wyjście do piłki, bo gra zaczyna się w momencie podania, a obrońca już jest blisko, czyli nie ułatwiamy napastnikowi życia, tylko już jest pełna forma meczowa, czyli na przykład dziewiątka ze środkowym obrońcą ustawiony wysoko. Tam mówiliśmy wcześniej, że może gdzieś między liniami był, więc wyskakuje do niego spóźniony obrońca. Tu już jest bezpośredni kontakt, możliwość wyprzedzenia, więc gramy najtrudniejszą formę. Brawo, brawo, Krystian. Brawo. I zmiana. Brawo. Można klaskać śmiało, jak coś wyjdzie dzieciakom, zawsze będą bardziej z tego zadowolone i dumne. Także, tak jak już mówiłem wcześniej, na tej teorii, z tych ćwiczeń, które pokazaliśmy, można wybrać 3-4, obdzielić spokojnie jedną jednostkę treningową. Kończylibyśmy grą już tak jak kto chce, czy małymi grami. Wiadomo, że chłopak, który przychodzi na trening, lubi pograć i chce pograć, to jest dla niego najważniejsze. Więc te 45, minimum 30 minut muszą pograć, dlatego chciałbym, żebyście mieli panowie i państwo tego, że to jest tylko początek tego treningu, tak? Dla nas najważniejsza część, wiadomo, gra jest też równie ważna, ale na początku, żeby dobrze grać, trzeba dobrze nauczyć pewnych elementów, żeby później ich wymagać w trakcie gry. Streszczaliśmy się, żeby pokazać jak najwięcej, bo to, co mówiłem też wcześniej, nie każdy ma taką wyobraźnię, że gdzieś tam z jakiejś grafiki zrozumie, jak wygląda ćwiczenie. Teraz na żywo mogliśmy zobaczyć, także dziękuję chłopakom. Także dziękujemy.